Thank you.
kolegami świętować awans. Oczywiście to świętowanie będzie bardzo krótkie, ponieważ już jutro bierzemy wszyscy udział w Handball Mini Lidze, także chcemy wspierać i promować rozwój piłki ręcznej w naszym wspaniałym mieście. Ponadto, no to czekają nas kolejne mecze, więc tak naprawdę nie mamy za bardzo czasu, żeby myśleć o tym, co będzie w następnym sezonie. Musimy najpierw wykonać swoją pracę, dograć ten sezon do końca, zebrać komplet zwycięstw, zagrać jak najlepiej. No i każdy z nas chce mieć nadzieję, że w tej drużynie będzie grał w przyszłym sezonie. W pierwszej połowie dostarczyliście widzą adrenalinę, ponieważ wygrywaliście 3 punktami, później zaczęliście być wygrani o 4. Co myślisz na ten temat? To jest sport, nie można niczego być pewnym. My chcieliśmy teraz uniknąć sytuacji z meczu środowego, kiedy przespaliśmy początek. Bardzo mocno weszliśmy w ten mecz, później po kilku minutach nasza pozytywna energia gdzieś na chwilę uleciała, ale przestój trwał kilka minut, poukładaliśmy grę zarówno w obronie, dzięki temu i także w ataku. Zaczęliśmy kontrolować przebieg meczu, no i co, no i do końca graliśmy swoją piłkę, swój handball, co przyniosło wynik taki jak na tablicy. No, za ten sezon przede wszystkim żonie oraz córkom, bo tak naprawdę to je najbardziej kosztuje. To, że gram w piłkę, to, że trenuję codziennie, to jest wiele wyrzeczeń dla całej rodziny. Poza tym żona wraz z córkami zawsze mnie wspierają. No, młodsza może jeszcze nie, ale niebawem zacznie. Natomiast ze strony starszej córki to jest wspaniałe wsparcie, także ze strony żony. No, przede wszystkim także rodzicom i siostrze zawsze mnie, od zawsze mi kibicowali, od zawsze przychodzili na mecze, widzieli jak ten klub się zmienia, widzieli jak ta drużyna się zmienia, widzieli jak ja się zmieniam. Także to przede wszystkim rodzinie, bo to w życiu najważniejsze. Co możesz powiedzieć na... No do 20 minuty może nie było tak łatwiej, ale później jak żeście ruszyli do przodu, to dzisiaj zdecydowanie więcej walki zaangażowali. No tak, na pewno ten poprzedni mecz zupełnie nam nie wyszedł i na pewno chcemy o nim jak najszybciej zapomnieć. No dzisiaj może za bardzo chcieliśmy też, ten początek nam troszkę nie wyszedł, ale w momencie, kiedy wszystko sobie poukładaliśmy, no to wszystko wróciło do normy i całe szczęście, że odskoczyliśmy i już kontrolowaliśmy grę do końca. Jak się czujecie jako zespół, który do tej pory wygrał wszystko, ma komplet punktów, właściwie żaden przeciwnik nie był w stanie wam tutaj podskoczyć? No tak, no cieszymy się bardzo i na pewno zrobimy wszystko, żeby do końca wszystko wygrać. Wiadomo, i gramy, wiemy o co gramy, no myślimy, że na pewno zrobimy wszystko, żeby nam się to udało. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli jakiś mecz przegrać. Czyli taki plan, żeby do końca mocno... No oczywiście, innej opcji nie ma, także koncentrujemy się, dzisiaj się cieszymy, już od poniedziałku ruszamy, znowu przygotowujemy się pod następnego rywala i gramy na 100% i wygrywamy. 21 można pomyśleć, że szybko, łatwo i przyjemnie wszystko poszło, jednak był jeden moment w tym meczu, w którym chyba musiał pan wstrząsnąć ze zespołem, mam na myśli pierwszy kwadrans tego spotkania. Ponieważ no, można to podzielić na właśnie dwie części, pierwszy kwadrans i trzy kwadranse, dwie inne bajki. No dokładnie, no nie udało nam się dobrze wejść w mecz i dopiero gdzieś od 20 którejś tam minuty wyszliśmy na prowadzenie i to nasze prowadzenie do przerwy chyba wyszliśmy chyba na 7 bramek. Dopiero gdzieś tam w samej końcówce, ostatnich 5 minutach żeśmy odskoczyli na tą większą ilość. Na pewno gdzieś tam czuliśmy wagę tego meczu, tak? Chcieliśmy bardzo tu przed naszą publicznością wygrać, żeby przypieczętować ten awans. I gdzieś tam chyba nam troszeczkę nas trema troszkę zjadła, ale z biegiem czasu to się jakoś wszystko uspokoiło i mogliśmy spokojnie ten mecz poprowadzić w drugiej połowie już też spokojna wygrana i możemy troszeczkę być zadowoleni. Jestem strasznie dumny z chłopaków, to co dzisiaj pokazali przez cały sezon i chciałbym bardzo podziękować kibicom, bo z meczu na mecz było coraz lepiej, coraz ciekawiej i liczę na nich bardzo, bo nam pomagają w Superlidze. Jeden z głosów po meczu z Zieloną Górą, bodajże pańskiego jednego z zawodników, mówił, że 24 stracone gole to dużo dla Gwardii, a 21 to jest wynik satysfakcjonujący w tej lidze z tym przeciwnikiem, czy jednak powinno być mniej trochę. Znaczy, dzisiaj to jest do przyjęcia. Zieloną Górą ten mecz cały był nie do przyjęcia dla mnie. Z całym szacunkiem dla Zielonej Góry my powinniśmy spokojnie ten mecz wygrać bez takiej nerwówki, jak chyba było w 52 minucie, jeszcze był remis 23-23, gdzie musieliśmy zmienić troszeczkę system obronny. To nam dało jakoś tam, wyciągnęliśmy 2-3 piłki, poszliśmy kontry i ten mecz dzięki temu wygraliśmy. Tak? Ten mecz, który się odbył do środę, nie był do przyjęcia, ja do tego nie przyszedłem do dnia normalnego.
spotkaliśmy się na drugi dzień, rozmawialiśmy na ten temat i podzieliliśmy sobie dosyć tam mocno i dzisiaj chłopacy pokazali, że potrafią grać, że jesteśmy w dobrym kierunku zmierzamy. Dzisiaj jest czas na świętowanie, może kolejne kilka dni też, ale jeszcze zostały 4 mecze do rozegrania. Chcecie wygrać wszystkie spotkania? No, ale oczywiście, ja w każdym motywowanie takiej ekipy. A mi się wydaje, że to pomysł. No, mi się wydaje, że chłopaków nie trzeba motywować. No, jesteśmy mocnym zespołem. Mam cztery drużyny w swoim zasięgu i chyba tak jak słyszałem, nie było zespołu, który wygrał z kompletem punktów i to jest motywujące i na pewno obiecujemy walkę i że te 8 punktów zostanie w Gwardii i będzie skończony z kompletem. Dawaj, Wojo!